Oto Volkswagen Touareg R. 462-konna hybryda typu plug-in. Czy to tańsze Porsche Cayenne e-hybrid? Zaraz się przekonasz. W 2018 roku Volkswagen wprowadził na rynek trzecią generację modelu Touareg. Z W186-konnym dieslem samochód rozpędzał się od 0 do setki w 6,1 sekundy. Ważył nieco ponad 2 tony, ale dzięki adaptacyjnemu zawieszeniu z systemem aktywnej stabilizacji i systemowi czterech skrętnych kół, nawet na górskich serpentynach mierzący blisko 490 cm długości SUV, prowadził się zaskakująco lekko. Dostępna w Europie wersja z silnikiem benzynowym o mocy 340 koni mechanicznych była jeszcze lżejsza i jeszcze szybsza, ale paliła niczym palacz w lokomotywie starającej się o kwartalną premię. A zużycie paliwa wiąże się z emisją CO2, więc Volkswagen postanowił rozwiązać problem, stosując nowe technologie. Inżynierowie dorzucili więc ponad 300 kg, do benzynowego V6 dodali jeszcze ponad 40 koni mechanicznych i stworzyli hybrydę typu plug-in, która była wolniejsza nie tylko od wersji benzynowej, ale też od mocnego diesla. Ale przynajmniej w tabelce na monitorze, bo papier trzeba dziś oszczędzać, zużywała niecałe 3 litry na setkę. Ale jak to? 381 koni mechanicznych i nadal wolniej od 286-konnego diesla? Tak być nie może! Dlatego Volkswagen stworzył też wersję R, czyli wzmocnioną hybrydę typu plug-in, która ma moc systemową na poziomie 462 koni mechanicznych i czas od 0 do setki 5,1 sekundy. Z trudem, ale 5,1 sekundy udało mi się osiągnąć w trybie sportowym. Od 80 do 120 km na godzinę Touareg R rozpędza się w nieco ponad 3 sekundy. Ale liczby mówią jedno, a odczucia zza kierownicy są zupełnie inne. Touareg R jest jeszcze bardziej wyprany z emocji niż Cupra Formentor. Tam przynajmniej wydech wydawał jakieś dźwięki, bo o sztucznym dźwięku V8 cisza nad tą trumną. Touareg R jest cichy i komfortowy, niezależnie od trybu jazdy. Zresztą podobnie było w wersji z silnikiem diesla, którą prowadziłem na prezentacji parę lat temu. Był moment obrotowy, była ta stabilizacja przechyłów, ale nieważne, czy w trybie sportowym, czy w normalnym, samochód reagował na gaz tak samo. Nie zauważyłem różnicy. Wszystko to kwestia zaprogramowania samochodu tak, żeby nie wychylał się poza swoje miejsce w grupie. Przecież Audi ma Q7, Porsche ma Cayenne, oba dostępne z tym samym napędem hybrydowym. W Audi to ta wzmocniona hybryda, a w Porsche ta podstawowa. Ale Porsche, mimo że jest tylko o ułamek sekundy szybsze, to w prowadzeniu jest o wiele bardziej angażujące. Tam sztywność i kontakt z drogą są niemal namacalne, bo nawet wieniec kierownicy jest twardszy niż w Touaregu, a elektryczne wspomaganie jest tak zestrojone, żeby układ kierowniczy dawał jeszcze lepsze wyczucie. A Audi? No nie wiem, Q7 można mieć w wersji siedmiomiejscowej, czyli to taka Skoda Kodiak między Touaregiem a Cayenne. A co z napędem hybrydowym? Pod podłogą bagażnika mieszka prawie 18-kilowatowy akumulator trakcyjny, z czego do wykorzystania jest nieco ponad 14 kWh. Przy przewidywanym zużyciu na poziomie około 24 kWh na 100 km energii powinno starczyć na niecałe 50 km. W optymalnych warunkach wynik ten jest do osiągnięcia. Touaregiem R można jeździć w trybie elektrycznym, hybrydowym oraz w trybie utrzymania poziomu lub ładowania akumulatorów. W tym ostatnim trybie można ustawić poziom naładowania akumulatorów, który ma zostać utrzymany. Czyli na przykład wyjeżdżam z domu z załadowanymi do pełna akumulatorami. W trybie elektrycznym dojeżdżam do autostrady, gdzie ustawiam utrzymanie poziomu naładowania akumulatorów lub nawet je doładowuję. Potem wjeżdżam do miasta po drugiej stronie autostrady, gdzie znów przełączam się na prąd i dojeżdżam do celu. U celu mogę albo doładować akumulatory z gniazdka, na przykład w biurze, albo doładować je w drodze powrotnej na autostradzie, gdyby nie wystarczyło mi energii na
ostatnie kilometry po zjeździe z autostrady. Na prąd można jechać nawet z prędkością do 135 km na godzinę, ale to nie ma sensu, bo wtedy szybciej zużywa się energię. Podobnie jak w hybrydowym Porsche Cayenne. Również tu silnik spalinowy czasem się włącza mimo jazdy tylko w trybie elektrycznym. Dzieje się tak, aby utrzymać odpowiednią temperaturę i smarowanie na wypadek, gdyby trzeba było nagle mocno dodać gazu i silnik i tak musiałby się włączyć. Ładowanie ze zwykłego gniazdka 230V trwa 8 godzin, ale Touareg R przyjmuje nawet do 7,2 kW, więc z gniazda typu 2 załaduje się w 2,5 godziny. To istotne, bo na przykład hybrydowe BMW X5 przyjmuje do 3,7 kW, a to oznacza, że poza domem mało kto będzie ładować samochód. Wracając do Touarega, doładowanie w czasie jazdy to mniej więcej 1 km zasięgu na każde przejechane 2-3 km. Nie jest to najbardziej wydajny sposób ładowania, bo wzrasta zużycie paliwa. Ale strategicznie może się opłacać, jeśli po parunastu kilometrach na autostradzie czeka nas korek w mieście. Z wyczerpanymi akumulatorami w trasie Touareg pali 8-10 litrów na setkę. W mieście zależy od ruchu i możliwości odzyskiwania energii przez układ hybrydowy. Największą wadą hybrydowego Touarega jest układ hamulcowy. Nie chodzi mi o samą skuteczność hamulców, bo kiedy na przykład włączy się system ograniczający skutki kolizji, to auto potrafi stanąć niemal w miejscu. Chodzi mi o występujący w samochodach z napędem hybrydowym brak wyczucia hamulców. To znaczy, długo wciskam hamulec, zanim rzeczywiście poczuję, że samochód zwalnia, tak jak ja bym chciał, tak jakby to wynikało z naciśnięcia pedału hamulca. Podejrzewam, że w początkowym stadium odbywa się hamowanie rekuperacyjne i stąd takie wrażenie. Podczas prezentacji Touarega w 2018 roku zachwycałem się możliwościami jazdy półautonomicznej. Dziś to już norma. Samochód nie tylko utrzymuje zadaną prędkość i odległość do poprzedzającego pojazdu, ale może sam zwalniać do obowiązującego na danym odcinku ograniczenia prędkości, a potem znów przyspieszać. To wygodne. W testowym egzemplarzu nie ma opcjonalnego zdalnego parkowania, ale z tego co widziałem, parowanie aplikacji jest bardzo łatwe. Coś, czego nie można powiedzieć o zdalnym parkowaniu, na przykład w Mercedesie. Tam trzeba mieć ze dwie aplikacje sparowane z samochodem w odpowiedniej kolejności. Za to parkowanie ułatwia system kamer 360 z możliwością oglądania auta z różnych perspektyw. Podobne rozwiązanie oferuje na przykład BMW. Pneumatyczne zawieszenie w RC służy raczej do obniżenia samochodu podczas szybkiej jazdy i ułatwienia dostępu do kabiny oraz bagażnika. Ale gdyby ktoś chciał sprawdzić się w lekkim terenie, na moim podjeździe na ukos Touareg radzi sobie bez problemu w trybie normalnym, terenowym, oraz zimowym. Volkswagen Touareg, niezależnie od wersji wyposażenia, jest bardzo komfortowy. Fotele są szerokie i mają elektryczne sterowanie różnymi elementami, między innymi boczki. Ja musiałem sobie te boczki docisnąć, żeby nie ślizgać się na zakrętach. Pasażer i kierowca mają, uwaga, 8 rodzajów masażu do wyboru. Kieszenie w drzwiach są obszerne, uchwyty na napoje są duże, tu jest miejsce na telefon, też spoko. Schowek pod podłokietnikiem jest przeciętnych rozmiarów, a ten przed pasażerem, nie wiem, nie dało się go jakoś tak zaprojektować albo instrukcji wydrukować w mniejszym formacie, żeby nie trzeba było jej gnieść przy zamykaniu schowka.
A teraz porozmawiamy sobie o systemie inforozrywki, który w 2018 roku budził mój pewien taki niepokój, ale z perspektywy tego, co Volkswagen oferuje w dzisiejszych nowych modelach, uważam, że to jest ostatni dobry system tej marki. Wirtualne zegary to dziś nic nowego, natomiast 15-calowy wyświetlacz, który tu Volkswagen zastosował, jest o wiele ciekawszy. Mamy tu po pierwsze konfigurowalne kafelki, po drugie skróty do menu na górze, po trzecie klimatyzację i ustawienia foteli na dole i tu jeszcze parkowanie, ogrzewanie szyby, recyrkulacja i tak dalej. Wszystko jest pod ręką, nawet jeśli są to przyciski dotykowe, to nadal są na tyle duże i system jest na tyle logiczny, żeby nie odstraszać. Wszystkie ustawienia dla nawet 7 kierowców można zapisać w chmurze. Niestety w tym egzemplarzu akurat nie działa nam internet, więc nie mogę Wam pokazać takiej bardzo efektownej mapy, czyli widoku satelitarnego, tylko taki o, zwykły. No to nie jest to samo. Przy okazji, informacje z Google'a, z Android Auto, nie są wyświetlane ani na zegarach, ani na wyświetlaczu przeziernym. Szkoda, bo z tej nawigacji będę najczęściej korzystał. Z tyłu jest bardzo dużo miejsca na nogi i nad głową. Fotele dzielone w proporcjach 40:60 są przesuwane, a środkowa część oparcia składa się, umożliwiając przewóz na przykład nart. Są duże kieszenie w drzwiach i uchwyty na napoje w podłokietniku. Jest sterowanie, dwoma strefami klimatyzacji, podgrzewane fotele, gniazda USB-C i 12-woltowe. Bagażnik jest o około 150 litrów mniejszy niż w wersji z konwencjonalnym napędem i ma 665 litrów. Pod podłogą jest schowek na apteczkę, ale to wszystko. Są haczyki na siatki z zakupami, dźwignie do składania oparć w drugim rzędzie, gniazdo 12-woltowe oraz przyciski do opuszczania tyłu, żeby łatwiej było ładować ciężkie przedmioty do bagażnika. Ceny Volkswagena Touarega zaczynają się od 235 tysięcy złotych za 231-konnego diesla. Najtańsza hybryda kosztuje 307 tysięcy, a wersja R zaczyna się od 403 tysięcy złotych. Z dodatkowym wyposażeniem ten egzemplarz kosztuje około 485 tysięcy złotych. Volkswagen Touareg to duży i wygodny SUV dla rodziny. Niezależnie od wersji silnikowej, nie jest to Cayenne, a raczej auto nastawione na komfort. Nie na osiągi. Jeśli mieszkasz w miejscu, w którym nie sprawdzi się diesel, warto rozważyć wersję z napędem hybrydowym typu plug-in, ale raczej tę podstawową, bo dopłacać blisko 100 tysięcy do R-ki nie ma sensu. A jak Tobie podoba się Volkswagen Touareg, napisz mi w komentarzu. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą, link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12:00, powtórka w poniedziałek o 20:00.